Proszę, Maciusiu, może to zjesz? I've told you. I don't want it. I won't eat it. Period. Ja nie mam żadnego periodu. Halo, kochanie. Krystian, zrób coś, bo ja za chwilę oszaleję. Co znowu? Maciuś obraził się rano i przeszedł na angielski. Znowu? Tak, znowu. Nic nie zjadł i gada coś pod nosem. Co gada? Nie wiem, cholera jasna. Go away, powtarzaj, jak do niego podchodzę. Go away, co? Go away! To daj mu tego go away albo nie podchodź. Przepraszam, kochanie, ale mam teraz urwanie głowy w pracy i muszę kończyć. On ma urwanie głowy. Maciusiu, przestań. No. Dlaczego no? Ja tam nie wracam. Co się stało? Maciuś. Już w zeszłym roku nauczył się grać na pianinie, a w tym roku nauczył się angielskiego. I teraz, jak się obrazi albo zdenerwuje, mówi do nas tylko po angielsku. To świetnie. Tylko pogratulować. Nie tak znowu świetnie. Wstyd się przyznać. Ale ani ja, ani żona nie mówimy po angielsku. Dzięki tej metodzie nauczyłem się angielskiego w 3 miesiące. To może przyjedziesz i z nim porozmawiasz? Nie, nie, kochany. Sam musisz znaleźć wspólny język ze swoim dzieckiem. Maciuś, ja wychodzę. Go away, leave me alone! Krystian, on znowu z tym go away'em. Zrób coś proszę, bo ja się zaraz tu ugotuję. Maciuś. What? Get dressed and later daddy will give you a cookie. No co,